Jakie operacje, poza wyszukiwaniem oraz zamawianiem, można wykonać na swoim koncie bibliotecznym w katalogu Prima? Po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony pojawia się nasze imię i nazwisko. Klikając w nie, możemy przejść do menu oraz dalej do naszego konta lub bezpośrednio przejść do zakładki Moje wypożyczenia lub Moje zamówienia. W przeglądzie możemy w skrócie zobaczyć, jakie książki są wypożyczone na koncie, jakie są zamówienia oraz czy na koncie są opłaty do uiszczenia lub blokady. Wszystkie terminy wypożyczeń wyświetlają się na czerwono. Jeśli zbliża się termin zwrotu wypożyczenia książki, przy terminie zwrotu oraz przy zakładce wypożyczenia pojawi się ikonka stopera. W zakładce wypożyczenia można dokładniej przejrzeć, jakie pozycje są wypożyczone na koncie, kiedy były wypożyczone oraz jaki jest termin zwrotu. Jeśli nie mamy opłat ani blokad na koncie i nie przekroczyliśmy liczby prolongat, tutaj będzie możliwość przedłużenia terminu zwrotu. W zakładce wypożyczenia mamy także możliwość przeglądania historii wypożyczeń, wybierając nieaktywne, a poprzednie wypożyczenia. W zakładce zamówienia można przeglądać książki zamówione z magazynu Biblioteki Głównej. Jeśli książka jest wypożyczona, zamówienie nie jest rozpoczęte i możemy dowiedzieć się, jaka jest kolejka. Jeśli książka jest do odbioru, zarówno przy zakładce zamówienia, jak i samej książce, pojawi się ikonka dzwonka. Tutaj można też sprawdzić, do kiedy książka będzie oczekiwała na odbiór. Na każdym etapie zamówienia możemy z niego zrezygnować, klikając przycisk Anuluj. Przeglądając zakładkę z zamówieniami, można także sprawdzić, czy książka będzie do odbioru w wypożyczalni, czy w książkomacie. W zakładce Kary i opłaty możemy sprawdzić, czy na koncie pozostaną nieuiszczone opłaty. Jeśli przetrzymana książka dalej jest wypożyczona, w tej zakładce nie pojawi się informacja o karze, tylko w zakładce wypożyczenia wyświetli się przewidywana opłata. Dopiero po zwrocie książki pojawi się informacja o opłacie, którą należy uiścić. Dziękujemy za wysłuchanie filmiku i zapraszamy do innych materiałów instruktażowych.